z nami Joanna Walkiewicz dla portalu Fight Sport. Joanna, witamy po twojej zwycięskiej walce na gali Fighters Night 3 w Kielcach przeciwko Suzanie Gabowej. Zauważyliśmy, że to był pojedynek, w którym pierwsza runda taka była dosyć badawcza w twoim wykonaniu, ale w kolejnych zdecydowanie przycisnęłaś i zdominowałaś swoją przeciwniczkę. A ty jak widziałaś tą walkę ze swojej własnej perspektywy? Ma pan rację. Pierwsza runda zawsze w moim wykonaniu wygląda badawczo. Wolę sprawdzić, na co stać przeciwniczkę, niż od razu, powiedzmy, atakować. Muszę przyznać, że troszkę nie jestem przyzwyczajona do dystansu 3x3 minuty. I dla mnie to była praktycznie pierwsza walka w takim dystansie czasowym. I być może to tak wynikało, czyli to właśnie, że to były 3 rundy po 3 minuty, sprawiło, że może wyglądała to walka, że mi trochę zabrakło kondycji. Fakt, mogło tak być, z boku widać, ale chodzi o to, że chciałam zachować te siły do końca. No i może nie rozwijałam do końca tak skrzydeł, tak jak bym chciała. Co jeszcze mogę wspomnieć? Tydzień temu miałam walkę, to też jakiś miało wpływ na to. Ale po prostu cieszę się, że wygrałam przed swoją publicznością. To jest zawsze jakiś dodatkowy, powiem, motywator do dalszych sukcesów i walk. I właśnie a propos zwycięstwa przed własną publicznością, miało to dla ciebie szczególne znaczenie, to dla ciebie ma szczególny smak to zwycięstwo właśnie, że odniesione u ciebie w domu w Kielcach? Oczywiście tak, że tak. Kielecka publiczność jest szczególna. Zawsze dopinguję swoich zawodników, za to jestem im bardzo wdzięczna. No i tym większy sukces, że to właśnie przed swoją publicznością wygrałam. Szkoda, że nie był to, powiedzmy, knockout, ale 3 rundy przewalczone i dzięki temu wygrałam. Jesienią zostałaś mistrzynią Europy na zawodach, które odbyły się w Bilbao. Jakie to było dla ciebie doświadczenie i jak odbierasz ten sukces? Było to dla mnie ogromne doświadczenie, zwłaszcza, że to była taka pierwsza tego typu impreza dla mnie. Okazałam się tak zwanym czarnym koniem, gdyż nikt nie znał mojego nazwiska na arenie międzynarodowej, a okazało się, że w pierwszej walce wygrałam z aktualną mistrzynią świata. I to mnie bardzo podbudowało do kolejnych zwycięstw, kolejnych walk. No i udało się zdobyć się tą mistrzynię Europy. Jakie są teraz twoje plany? Przede wszystkim odpoczynek, czy już myślisz o kolejnych startach, czy to zawodowych, czy to amatorskich? No niestety nie czeka mnie odpoczynek. Za tydzień mam kolejne Mistrzostwa Polski w low kicku, w którym chciałabym wygrać, gdyż dzięki temu będę miała szansę pojechania na Mistrzostwa Świata i zdobycie tytułu mistrzyni Globu. Także czeka mnie kolejny tydzień ciężkiej pracy, żeby za tydzień wyjść znowu do ringu i wygrać. I właśnie muszę wspomnieć, że chciałam tutaj jak najmniej się poobijać, no bo dla mnie jednak wyjazd na Mistrzostwa Świata jest imprezą priorytetową. I chciałam po prostu tutaj wygrać, ale też obyć się bez większych kontuzji. W takim razie życzymy tobie powodzenia na Mistrzostwach Polski oraz wyjazdu na Mistrzostwa Świata. I będziemy trzymać za ciebie kciuki. To była Joanna Walkiewicz dla portalu Fight Sport. Dziękuję bardzo.